super, no. Drodzy Państwo, tutaj Mariusz powiedział, że jestem gościem specjalnym. Otóż ja nie do końca się zgadzam z takim określeniem mojej osoby, bo ja jestem taki sam, drodzy Państwo, jak wy wszyscy tutaj, no, miłośnicy pewnego rodzaju takiej ekstremalnej samochodyzacji, bo to, co tutaj dzisiaj widzimy, te zawody Wrak Race, to najlepsze świadczą o tym, że to jest jedna naprawdę z bardzo takich, no, ciekawych, bardzo malowniczych, bardzo widowiskowych, no, dyscyplin motor sportu. Ale drodzy Państwo, ja rzeczywiście, tak jak Mariusz powiedział, nazywam się Maciej Wisławski, to prawda. Jestem niewątpliwie najstarszym czynnym pilotem rajdowym podobno na świecie. Przejechałem na pewno najwięcej w ogóle rajdów samochodowych w mistrzostwach polskich, w mistrzostwach Europy i w mistrzostwach świata. Na razie jeszcze żaden z polskich kierowców i pilotów, Mariusz, muszę się pochwalić tutaj, żeby swoją osobę trochę przybliżyć. Dokładnie, dlatego właśnie, Maćku, mówię, że jesteś właśnie tą ikoną motoryzacji, no, to że naprawdę... To ale tak. Drodzy Państwo, ja wam powiem. Moje nazwisko Maciej Wisławski to wiele wam nie powie, ale każdy człowiek lubi w jakimś sensie tak się troszeczkę jakoś, no, dowartościować, pokazać swoje miejsce na ziemi. I ja zawsze robię to, Mariusz, super dowcip, skup się, słuchajcie. No Państwa też namawiam do tego, bo dobra, super dowcip. Dowcip, na bazie którego ja przybliżam swoją osobę. Drodzy Państwo, kilkanaście lat temu przyleciał do Stanów Zjednoczonych papież. Wysiadł na lotnisku, piękne, uroczyste powitanie, słuchajcie, czerwony dywan, całowanie ziemi i zabiera go, słuchajcie, samochód specjalnie dla papieża przygotowany, no, żeby go zawieźć tam do rezydencji. I papież mówi do tego kierowcy, którego mu przydzielił, mówi: słuchaj, synu, wiesz co, wy macie takie piękne autostrady, macie takie świetne, słuchajcie, tutaj zabezpieczenia, masz taki świetny samochód, ileś tam 500-900 koni, jak to się mówi, daj mi pojadę. I słuchajcie, i ten kierowca przydzielony papieżowi oczywiście odstąpił kierownicę. Papież wyjeżdża z tego lotniska po tej ceremonii powitania, jedzie tam autostradą 100 mil, 120 mil, 140 mil, no coś fantastycznego, ale oczywiście Stany, natychmiast go namierzyła policja, słuchajcie, amerykańska. Zablokowali samochód, podchodzi, słuchajcie, ten policja z tego traffic garden, słuchajcie, i normalnie podchodzi, zagląda do tego samochodu, odchodzi na chwilę, bierze radiostację i mówi: szefie, mam problem. Co takiego, pyta szef? Szefie, zatrzymałem kogoś ważnego. Za fajerą, no jechał dużo, dużo za szybko. Ale co, gubernatora nowego, stanu Nowy Jork zatrzymać? Nie, szefie, ktoś ważniejszy. No co, prezydenta Nowego Jorku, burmistrza Nowego Jorku? Nie, szefie, ktoś ważniejszy. No nie mów, że... Nie mów, że prezydenta zatrzymać. Szefie, ktoś jeszcze ważniejszy, bo jego kierowcą jest papież. I drodzy Państwo, i nakarm się tego dowcipu, no trochę głupi, ale śmieszny, słuchajcie, nakarm się tego dowcipu, ja też siebie, czyli Maćka Wisławskiego ze Skierniewic, przedstawiam poprzez, czy przybliżam poprzez moich kierowców. Tutaj Mariusz przed chwilą powiedział, że jednym z moich kierowców był Krzysztof Hołowczyk. Rzeczywiście osoba bardzo publiczna, bardzo szeroko znana, świetny polski kierowca. Najbardziej ludzie właśnie kojarzony. Ale ja też miałem kilku takich kierowców, których nazwiska z pewnością, mimo że się może za bardzo nie wszyscy interesują się motoryzacją, na pewno będziecie kojarzyli. Bo oprócz Krzysztofa Hołowczyka, z którym startowałem 9 lat, zdobyliśmy naprawdę bardzo wiele tytułów, ale nie o tym będziemy mówili, nieważne tytuły. Cieszę się, że z wami mogę być, to jest dla mnie najważniejsze. To słuchajcie, tak, Kajetan Kajetanowicz. Wielokrotny mistrz Polski, mistrz Europy, słuchajcie. No teraz Michał Schumacher, na imprezie takiej, no to nie były wyścigi, to nie były zawody, ale ja miałem przyjemność siedzieć obok Michaela Schumachera w Ferrari 430, Mariusz, niesamowite. Robert Kubica, z którym też byłem na takiej imprezie. Także nawet kilku takich naprawdę super kierowców, którzy są absolutnie... Którzy też właśnie są zdani tak szeroko, no, właśnie. To też byli moi kierowcy. Także widzicie Państwo, Maciej Wisławski, teraz mam przyjemność być z Wami na Wrak Race'ie tutaj w Chojśnie drugim, to miał takich kierowców. I mam nadzieję, że teraz to jak gdyby tutaj tą moją sylwetkę troszkę przybliżyłem. Dokładnie, to właśnie. Dziękujemy, Maćku, za przybliżenie. My tobie też jeszcze dzisiaj przybliżymy troszeczkę tego właśnie wyścigu wraków. Bo tak samo w rajdach, w wyścigach, ty jesteś pilotem, ty jesteś właśnie tą drugą osobą z zespołu, która jest też bardzo, bardzo ważna. Nawet że tak powiem, pilot jest czasem ważniejszy, tutaj ważniejszy niż kierowca. Tutaj nasi zawodnicy również mają właśnie tych pilotów.
którzy dbają o to, że kierowca po prostu kieruje i wie, w którą stronę jechać i wie cały czas, co się dzieje na torze. Ty byś nam przybliżył, jak to wygląda właśnie w rajdach. Tak, oczywiście, że tak, ale to może teraz niech będzie kolejna eliminacja i będziemy sobie tak, w przerwie i tutaj, w kolejnej przerwie właśnie będziemy tak, omawiać. No, i tak. A wiesz, ja też chętnie naprawdę też poglądam, pokibicuję, bo tak dokładnie. Jeszcze raz uczciwie bardzo mówię, że na tego typu zawodach, właśnie na tych wyścigach w Rack Race, to jestem pierwszy raz w życiu tak na żywo, bo oczywiście widziałem to w mediach wielokrotnie, ale tak na żywo mam okazję dzisiaj to obserwować. Słuchaj, ja uważam, że w ogóle tutaj wielkie słowa podziękowania i uznania dla organizatorów w ogóle całego tego cyklu w Rack Race'a. Dlatego, że ja twierdzę, że w ogóle wszystkie dyscypliny sportowe, nawet takie popularne, choć jak takie rajdy popularne, czy na przykład takie w Rack Race'y, czy jakieś rajdy terenowe, takie wiesz, popularne, to one naprawdę świetnie uczą. One naprawdę potrafią zbudować bardzo dobrego kierowcę. I dla mnie ci ludzie, jak Sebastian na przykład, którzy potrafili coś takiego zorganizować, to naprawdę dla mnie mają słowa najwyższego uznania. Powiem ci tak, naprawdę, no te samochody, one wyglądają gorzej niż są sprawne technicznie, bo one rzeczywiście mają ogromny wkład pracy tych ludzi. To są wielcy pasjonaci, którzy wkładają pracę w te samochody naprawdę wiele, wiele godzin, żeby to tak jeździło, jak jeździ. Dokładnie, Maćku. Tak. I zawodnicy, jeszcze ci powiem, tak, oni też z tymi samochodami, niektórzy nawet, jak już profesjonalnie jeżdżą, jak cały cykl właśnie u nas ligi, załatwiają punkty, zbierają, jeżdżą na hamownię, stroją te samochody. Te samochody dostają nowe zawieszenia, dostają geometrię przed zawodami. I ten zawodnik mówi, no ja mówię, no słuchaj, ale kurczę, masz, wjedziesz, ktoś cię stuknie i już po tej geometrii. Ale dopóki nikt mnie nie stuknie, dopóki nic się nie wydarzy, ja mam przyczepność do podłoża, mam inne sterowanie, mam władzę nad tym autem. Ja wiem, ja rozumiem. A sam wiesz, że ja rozumiem, właśnie... bo samochód, jak to się mówi, samochód w powietrzu ani nie hamuje, ani nie przyspiesza, ani nie spędza. Ale tak jak powiedziałem, ja powtórzę też jeszcze raz, drodzy Państwo, te samochody naprawdę wyglądają na takie, na wraki. No co by nie mówić, one wyglądają na wraki. Ale jeżeli chodzi o mój odbiór, o moją ocenę, bo to oglądałem całą tą eliminację, Pro, to słuchajcie, naprawdę są bardzo sprawnie technicy, bo widać, mają niezłe zawieszenia, mają te silniki, fakt, że one wybuchają czasami, przegrzewają się, bo wiadomo, te chłodnice się pozapychają, jest piach, no w bardzo ciężkich warunkach pracują, wiadomo, no są tam dość stare, ale właśnie są super naprawdę przygotowane i dla mnie, no, naprawdę czapki z głów, jak to się mówi, dla tych ludzi, którzy to wszystko przygotują. A już mówię jeszcze fajną rzecz, że tutaj jest grupa takich moich kolegów ze Skierniewic, którzy jeżdżą kładami, generalnie są kładowcami i tworzą taki team SKC skład ze Skierniewicach. I oni teraz się przerzucili trochę właśnie na te wrak rejsy i są na pierwszym takim wyścigu. Są naprawdę pod wielkim wrażeniem, widać po nich naprawdę ogromne emocje. No i cieszę się, że oni jakby rozszerzyli to swoje zainteresowanie motoryzacją składów, prawda? Dokładnie, na właśnie te stare samochody i na te bo tutaj, Maćku, jak właśnie w zeszłym roku żeśmy tutaj pierwszy raz, właśnie Sebastian nas tu zaprosił, pierwszy wyścig robiliśmy, to tak naprawdę tutaj w okolicy akurat takich wyścigów typu Wrak Race po prostu nie ma. Tutaj przyjechało część naszych zawodników stałych, ale część takich zawodników tutaj miejscowych, ale oni też, tak jak żeśmy rozmawiali tutaj dzisiaj rano, oni właśnie popatrzyli, zobaczyli, z czym to się je, jak to się jeździ i właśnie tutaj dzisiaj mamy dwa razy więcej miejscowych zawodników właśnie tutaj z tych terenów do wyścigu raków, bo złapali tego bakcyla w zeszłym roku, coś w międzyczasie pooglądali i tutaj nam dzisiaj są i rywalizują. No i świetnie, bardzo świetnie, bo naprawdę mają wspaniale wypełniony czas. Po pierwsze, przed zawodami przygotowanie, słuchaj, tych samochodów tutaj wymaga naprawdę. Całe rodziny przygotowują, ja widzę, znajomi i naprawdę tutaj kibicują później. Uwierz mi, jestem pod wielkim wrażeniem, widzę, dziewczyna z chłopakiem, chłopak z dziewczyną, małżeństwo z dziećmi, no naprawdę, grupy przyjaciół.
przyjaciół, no bo ja tutaj część tych ludzi z nami widzę, że to są pewne grupy przyjaciół, rozumiesz? I tutaj naprawdę przyjeżdżają specjalnie. To są twoje tereny, to dlatego tutaj tak, masz no, już ja... więcej znajomych twarz tutaj rozpoznajesz. To prawda i słuchaj, naprawdę tutaj dla mnie to jest wspaniałe, że w ten sposób, takim właśnie zainteresowaniem, takimi wyścigami tych starych samochodów, to sobie ci ludzie mają świetnie wypełniony czas, bo to jest zabawa, to jest piknik. To jest taki naprawdę sensowny weekend. Nie siedzenie sobie na przykład dłuwanie w telefonie czy w laptopie, ale sobie dokładnie. Rzeczywiście, kurczę, normalnie podziwianie tej rywalizacji, podziwianie tych starych samochodów. Wiesz co, już mi się wydaje, że nawet trochę przybliżają ci zawodnicy, którzy startują, też i historię motoryzacji. Oni pokazują, dokładnie. Jak te samochody, one są oczywiście przerobione, ale tutaj chodzi na przykład generalnie jakby o obrys, o karoserię, o linię. Przybliżają jak gdyby te samochody, które były na przykład marzeniem naszych rodziców, naszych dziadków nieraz, słuchaj, naprawdę 40-50 lat temu. Te samochody, które tutaj się ścigają, to były marzeniem naszych rodziców. Dokładnie, tutaj nie jedno auto tak naprawdę przyjedzie. Są kupowane samochody właśnie, kupione w salonie. W rodzinie jest nawet 15 lat, 20 lat i przekazywany z pokolenia na pokolenie. Potrafią właśnie nasi zawodnicy skupić auto i powiedzieć, jakie jest przeznaczenie. To wyobraź sobie, że czasem ludzie właśnie przychodzą, pytają, na jakich zawodach to będzie. Przychodzą, robią sobie zdjęcia, nagrywają filmy i też z tej strony kibicującej też serce im się raduje, że ten samochód właśnie, tak jak mówisz, nie poszedł od razu na złom, tylko jeszcze tutaj pokażę niezłe show. Funkcjonuje, bo tak... funkcjonuje, czyli żyje, prawda? Dokładnie, żyje, pokazuje, co potrafi. Oczywiście to jest przedłużanie jeszcze życia, egzystencji tego samochodu, który kiedyś był właśnie spełnieniem naszych marzeń, woził nas do Bułgarii, na Węgry, nad Balaton, czy nad Polskie Morze, czy w Polskie Góry, prawda? Zgadza się. Moi rodzice na przykład pierwszym samochodem mieli no Żuka, no bo to wiadomo, akurat mój tata jest stolarzem, no to wiadomo, do pracy był potrzebny, ale to pierwszy samochód osobowy to był Trabant, to później był Maluch i taką pięcioosobową rodziną w tym Maluchu się kurczę jeździło. Wiadomo, Maluchów naprawdę nie dopuszczamy akurat tutaj do wyścigów, bo to już po prostu to są auta zabytkowe, to są ten, ale są samochody tutaj, które też, to właśnie tak jak mówisz, są stare, pamiętamy z wycieczek i zagranicznych, i urlopów, i że ten samochód był naprawdę wypicowany, wysprzątany, wymuskany, no i tutaj I zazwyczaj, Mariusz, przeładowany, bo się tego towaru wiosło, słuchaj, na te czasy zagraniczne zwłaszcza, prawda? Ty wspomniałeś o swoim pierwszym samochodzie, o tym Żuku, o tym Trabancie. Moim pierwszym samochodem była syrenka 104, czyli jeszcze z tymi drzwiami otwieranymi pod prąd. Tak, dokładnie. No. Miałem taką syrenkę, powiem ci, że to był wtedy, w 72 roku, to powiedzcie Państwo, no 50 lat temu, to był samochód marzeń. Zobaczcie, jak to życie się zmieniło, że dzisiaj samochody marzeń, to tutaj możemy zobaczyć, o, po naszej lewej stronie, po Państwa prawej stronie stoi samochód marzeń Państwa dzieci, dzisiejszej młodzieży, dzisiejszych ludzi młodych. A kiedyś autem marzeń to była, słuchajcie, syrenka 104, bo jeszcze 105 nie było, a potem od 74 roku mały, polski, mały Fiat. To było coś niesamowitego, że kiedyś mały Fiat to był w ogóle autem, na który dzisiaj patrzymy z pewnym jakimś takim, no, lekkim politowaniem, z lekkim uśmiechem. Ale to i był sentymentem. Auto marzeń, sentymentem, bo rzeczywiście to jest auto naszych tak. dziadków, naszych rodziców. Dokładnie, bo to niewątpliwie naprawdę tak. to jest sentyment do tego, do tych właśnie podróży, do tych wyjazdów, no i przeładowania, kurczę. Raz, dwa, trzy, cztery, zmieniliśmy mikrofon, to będzie, a to teraz będę śpiewał chyba, tak? No, ale... Chyba tryb śpiewania no. teraz, Maćku, no nic no, nie pozostaje. Także kochani, zobaczcie, jak to się zmienia w ogóle nasz punkt widzenia, prawda, w miarę upływu lat, że dzisiaj auta marzeń to naprawdę auta piękne, auta o pięknej linii, auta z systemami najróżniejszymi, które mają nas jako kierowców wspomagać w tym samochodzie, żeby nasza jazda, nasz ten kontakt z drogą był po prostu bezpieczniejszy. No, a kiedyś to taka syrena, słuchajcie, normalnie, gdzie na zakrętach to trzeba było zdejmować nogę z gazu, bo zaraz przeguby się rozlatywały, gdzie smoczne zwroty ciągle były do wymiany, bo luzy bez przerwy wszędzie, takie wędrujące dźwięki. Ja to sobie, Mariusz, ja uważam, że
taka syrena kiedyś w dawnych latach, tamta dawnych lat, to miały taką niesamowitą duszę, miały w sensie naprawdę no, coś niewiarygodnego. Moja syrena na przykład miała tak zwane wędrujące dźwięki. Przy różnych prędkościach ona miała różne jak gdyby, różną skalę rezonansu. Wyobraź sobie, ja nie musiałem patrzeć na licznik, żeby wiedzieć, że jadę 40, 50, albo 70, albo 100, ale to z górki, słuchajcie. Takie to były czyli już, lata. Czyli już, Maćku, no. Pogłąsł się po dźwięku, nie patrząc na licznik, już wiedziałeś praktycznie, dokładnie. Ile jedziesz, co się dzieje. Przepraszam bardzo, pan Wisławski jest? Tak, pan Wisławski. Ja pana oglądałem, bardzo się cieszę, że pana mogłem zobaczyć. No kochany, a ja was tutaj podziwiam teraz, no. Tutaj mamy, Maćku, ekipę strongmenów. Panem motoryzacji jest to no, to tak jak ja. Pan no. Ma ksywę Wisior, nie? Słucham? Wisior miał pan ksywę, nie? Wiśniak. Wiśniak? Wiśniak. Bo był Wiśniak oglądałem i Chow. Oglądałem pana program. Bardzo miło, naprawdę. Cieszę się. Ale Gosia Chow ma pamięć świetną, zobaczcie, no jeszcze pamiętam. Ale zobacz, Maciek, właśnie ciebie... Nie, ja pana głos pana tylko czaiłem, a doktor Ziemniak mi powiedział, że pan to... Ale słuchajcie, ale od razu kojarzycie po motoryzacji po prostu. Tak. Maciej Wisławski, słuchaj, dobra, okej. To po głosie poznałeś. A jak w ogóle tak sobie taki amuraż zewnętrzny? Dobrze pan dobrze. I o to mi chodziło. No bardzo dziękuję. No. Słuchajcie, zobaczcie, jaki miły gość. Słuchajcie, jak się zna, jak jest teta, jak powiedział, że ja ładnie wyglądam. Zobaczcie, jakie to miłe naprawdę. Dziękuję ci bardzo. Jest pan w wieku Konrada i nie młodszy. Ale Maćku, nie. Zobacz, z daleka już mówi, Konrad, że ciebie zna, wie czym... Konrad jest ode mnie trochę starszy. Tylko ja jestem zniszczony, nadgryziony zębem czasu i rajdami, kochanie, bo rajdy to jest bardzo ekstremalny sport, o czym najlepiej wiecie. I doświadczeniem, Maciu, no. Doświadczeniem też. No. Ale słuchajcie, jakie sympatyczne dialogi tutaj z gośćmi spod sceną, autentyczne, spontaniczne, naturalne, super. Dziękuję wam bardzo. Bardzo dobrą robotę pan zrobił, szanuję. Dziękuję bardzo, naprawdę, miło słyszeć. No, dobrą robotę mówisz, no, ja tam sobie robiłem swoje, ja wiem co... Na... Ale słuchaj, Maćku, ale pasję tak naprawdę do motoryzacji, do tego, no trzeba mieć, bo trzeba, bo jeśli się robi coś z pasją, wtedy to wychodzi, pracuje. Trochę lepiej się robi. No, trochę lepiej się ale robi. Wiesz co, Mariusz, obok pasji jest jeszcze coś takiego jak motywacja, bo drodzy Państwo, ja jestem od wielu lat starszym człowiekiem, od wielu lat. Zwróćcie uwagę na tutaj tą moją formułę. Ja jestem od wielu, wielu lat już starszym człowiekiem. I będąc wiele lat temu już starszym rzekiem, często byłem pytany przez kibiców rajdu, bo wiadomo, no, wy to mnie nie znacie. Ja jestem osobą bardzo jakoś tak szeroko kojarzoną przez ludzi, którzy interesują się takimi sportami ekstremalnymi, jak na przykład rajdy samochodowe, rajdy jakieś takie cross country wyścigowe. Tam mnie rzeczywiście ludzie kojarzą. I mnie bardzo często na takich spotkaniach jak dzisiaj wiele osób tak pytało z publiczności, tam panie Maćku czy Wiślak, no pan jest starszy gość i dlaczego pan te rajdy jeździ? To jest tak ciężki, tak wymagający, tak wyczerpujący sport. Dlaczego? Ja mówię, słuchajcie, bo pan musi być wielkim pasjonatem. Ja mówię, no pasjonatem to może nie za bardzo, bo ten sport to wymaga pewnych jakichś takich ważniejszych nawet elementów w głowie niż pasja. Wiesz co, Mariusz? Motywacja. Musisz mieć pewną motywację, a ja twierdzę, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że motywacja jest ważniejsza od pasji. Pasja jest ważna, bo wiem, że w ogóle ja wiem, jak się dzieli świat na ludzi, którzy mają pasję i na nieszczęśliwych. To jest taki podział świata. Dokładnie. Ci, co mają pasję i ci nieszczęśliwi. Ale sobie, taka motywacja, dlaczego coś robisz, dlaczego podejmujesz się tak ciężkiej roboty, jaką jest siadanie na prawym fotelu w rajdowym samochodzie, powierzanie swojego zdrowia no, drugiej osobie, to sobie, to musi być, no, Tomala, jak tam poszło? Tak, no to dobrze. Oto moi koledzy ze Skacze Składze z Kierniewic, widzicie? Jeżdżą, słuchajcie, nawet kładami, zawodowcy. Kładami jeżdżą nawet na głowie, słuchajcie. Na jednym kole nawet jeżdżą kładami. Robią piruety, niesamowici goście. A tutaj, dzisiaj, zobaczcie, normalnie przerzucili swoją pasję, bo to są pasjonaci, właśnie na wrak rejsy. I gratuluję wam, panowie, i chwała wam za to, że macie tak szerokie zainteresowania związane z tą ekstremalną, sportową motoryzacją. No. Mistrzowie kładów, ale nie tylko. Kochani, wracamy teraz do tego, może, no już może o tej motywacji powiem później, bo to za długo by trwało. To ja bym wyjaśnił Państwu, dlaczego ja, jako starszy człowiek, odpowiadałem na pytania, dlaczego ja jeszcze jeżdżę rajdy, tak piekielny sport, właśnie
że miałem pewne motywacje. Motywacja jest lokomotywą naszych działań. Także na razie, kochani, za chwilę będzie kolejna eliminacja, kolejne wyścigi, a my z Mariuszem się spotkamy, słuchajcie, no, za godzinę mniej więcej. Dokładnie, mniej więcej i pogadamy o motywacji. I pamiętam, że trzeba się zapytać. Motywacja. Motywacja. O tym lokomotywa, lokomotywania działań. Dziękuję wam bardzo, kochani, naprawdę bardzo się cieszę, że chociaż te kilka osób tutaj nas słucha i możemy się podzielić pewnymi jakimiś takimi no, informacjami na temat ekstremalnego sportu, jakim są rajdy samochodowe. Dziękujemy na rozmowę.